Cześć GSPS, witam was w ten niedzielny poranek. Ja jestem Vortex, ze mną dzisiaj Majki, jest na donacjach. I będziemy grali w Luxor Evolved, czyli grę z gatunku Action Puzzle. Wszyscy na publiczności proszę podnieść rękę, kto słyszał o tym gatunku i nie muszę się odwracać, żeby wiedzieć, że nikt nie podniósł ręki, nie dlatego, że nikogo tam nie ma. Podnieśli? Niemożliwe. O kurde. Ktoś słyszał. Dobra, w każdym razie, pokrótce tłumacząc, dlaczego jest to action puzzle. Gry typu puzzle pewnie kojarzą wam się z tym, że na przykład możecie połączyć trzy, to jest tylko teraz na razie pokazuję, połączyć na przykład trzy elementy na planszy i znikają. W Luxorze mamy strzelacz na dole ekranu i kulki, które sobie jadą, jeśli graliście w Zoomie, to może być całkiem familiar koncept, czyli na przykład żółtą trafiamy w żółte wybuchają, no i muszą być trzy, tak, czyli strzelamy po prostu do kulek i kulki wybuchają. Można też nie trafić oczywiście, tak jak teraz. I muszą być trzy, to jest podstawowe i główna mechanika, której będę najczęściej korzystał, to jest to, że mam zawsze dostępne dwie kulki. Prawym przyciskiem myszy przełączam i będziemy mogli zacząć rana. Gramy na najwyższym poziomie trudności, czyli Elite, który jest okrutnie nieuczciwy. Zresztą same opisy poziomów trudności mogą to sugerować, czyli nielimitowane życia, przeciętni gracze, zaawansowani gracze i poziom Elite, czyli nie dla marud. I jeśli jesteśmy gotowi z czasem, myślę, że jesteśmy gotowi z czasem, to możemy zaczynać 3, 2 i... jedziemy z tym. Okej. Okay. Zacznijmy od tego, że Luxor jest najnowszą grą z serii Luxor i jest jedyną w takim futurystycznym klimacie. Generalnie cały setting Luxora zawsze był egipski. Zresztą sama nazwa Luxor to jest nazwa miasta w Egipcie, które kulturowo było dość ważne. Nie powiem wam dlaczego, bo nie wiem. Ale tak. W trakcie rana będę dostawał power-upy, co każde trzy szybkie macze pojawia się power-up, więc jest ważne po prostu, żeby nie popełniać błędów, wtedy tych power-upów leci więcej i mogę czyścić poziomy szybciej. Zauważycie też pewnie, że jest część rzeczy, których nie łapię i większość rzeczy, które nie łapię, to są tak zwane skarby. Skarbów nie łapię dlatego, ponieważ jest to wolniejsze. Za 80 skarbów na początku odblokujemy bonus level, który jest niepomijalny i straci nam 1,5 minuty, jeśli go odblokujemy, także nie łapiemy skarbów. I od razu drugi level ma pewien quirk, ponieważ jest to wyzwanie na czas, w którym pojawi się coś, czego moglibyście się nie spodziewać w tym rodzaju gry, czyli Death Abuse, ponieważ w przypadku, kiedy przegramy normalny level, to musimy go potem ciągle skończyć, a w przypadku, kiedy przegramy wyzwanie na czas, gra po prostu powie nam, no sorry, nie dałeś rady i damn it. I po prostu zeskipujemy do następnego poziomu. Granie ich szybko jest strasznie nieintuicyjne, ponieważ musimy popełniać błędy celowo, żeby jak najszybciej je przegrać. I myślę, że teraz możemy na chwilę oddać głos Majkiemu. I jak najbardziej. Oglądacie GSPS 2022, czyli polski maraton speedrunningowy, na którym zbieramy donacje na antydepresyjny telefon zaufania Fundacji Itaka. I tak się składa, że z samego rana dostaliśmy donację od Andrzeja w wysokości 25 zł z komentarzem testowa donacja z rana. I to leci na licytację Kulik Itaka. Wybór piosenki śpiewanej na zakończenie. Okej. Okay. No dobra. Myślałem, że miałeś więcej materiału. Okej. Okay. W takim razie zaczynamy z trzecim poziomem. I rzecz, którą możecie zauważyć, to jest to, że praktycznie większość poziomów, które będę grał, kulki będą dochodzić już bezpośrednio pod piramidę, bo tak w zasadzie ta gra to jest trochę tower defense, w którym bronimy naszej piramidy. I to jest top-down widok piramidy, bo już słyszałem osoby, które się nie połapały, że to wygląda jak piramida, więc na wszelki wypadek wyjaśniam, tak, to jest piramida. I bronimy jej właśnie przed inwazją kulek, które pchają skarabeusze właśnie w jej kierunku. Generalnie doczytałem się, że istniała taka bogini egipska jak Kether, który teraz wypadło mi imię. W każdym razie była przedstawiana jako bogini ze skarabeuszem zamiast głowy, ponieważ wielu bogów egipskich było przedstawiane ze zwierzęciem. Z cechami zwierzęcymi zawsze na pomnikach mieli, czy na obrazach właśnie głowę jako zwierzęcia, i ona była skarabeuszem. I ona pomagała bogowi Ra, czyli bogowi słońca, przepychać słońce, które jest kulą, więc myślę, że może to jest bardzo daleko idące skojarzenie, ale myślę, że właśnie może to być też minimalny referenc do tego. Nawet jeśli nieintencjonalny, to całkiem fajnie się układa.
Jeśli chodzi o poziom trudności, te początkowe poziomy, nawet jeśli są szybkie, to są w miarę proste. W większości przypadków jakby trudność wynika nie z samej prędkości gry, tylko z trudnych układów poziomów. Na pewno pojawią się poziomy, na których jest spora szansa przegrać, także jeśli chcecie jakiś naprawdę highlight złapać tego rana, a pozwolicie się zobaczyć najciekawszy moment, to jeśli będę na poziomie 6-3, może się wydarzyć dużo rzeczy. Będę dosłownie na wstrzymanym wdechu, może nie tak całkiem dosłownie, będę na wstrzymanym wdechu próbował przejść cały poziom, bo tam nie ma absolutnie miejsca na pomyłki, to jest poziom tak nieuczciwy, że w zasadzie trzeba dostać perfekcyjny power-up, żeby go przejść, bo bez power-upów się nie da. I to był poziom 4. I teraz mamy poziom 5. Poziom 5 ma ten quirk, że jednocześnie będę musiał czyścić dwa pociągi kulek. To pociąg to nie jest oficjalna nazwa, to po prostu jest coś, co jest wygodną i intuicyjną nazwą, przynajmniej tak mi się wydaje, na linię kulek pchaną przez naszego kochanego Skarabeusza, którego co chwilę mordujemy. Także tutaj dochodzi po prostu ten element, że musimy jednocześnie pilnować dwóch stron ekranu. I dlaczego może to być problematyczne? Bo samo w sobie to nie jest trudne, ale gra może nam dać tylko takie kolory kulek, jakie są obecnie na ekranie. Czyli jeśli nie ma na ekranie czerwonego, no to nie dostaniemy czerwonego, co jest bardzo spoko, no bo byłoby to strasznie problematyczne, gdyby trzeba było na przykład wystrzeliwać kulki poza ekran tylko po to, żeby pozbyć się koloru, który kompletnie nam nie pasuje. I problemy zaczynają się, kiedy na obu liniach, na poziomie podwójnym, kulki dochodzą do samego końca, ponieważ wtedy na przykład możemy dostać dobry kolor, taki, który jest, ale na drugą stronę, przez co nie będziemy w stanie z jednej strony czyścić poziomu i mogą nam kulki wejść po prostu do piramidy. I teraz dochodzimy do 6 poziomu, pierwszego stage'a. Stage'ów jest 8, czyli Mecha Sekhmet, czyli mecha wersja jednego z egipskich bogów, w tym przypadku akurat bogini Sekhmet. Wszystkie bossy to są właśnie bogowie. Sekhmet była boginią, jednocześnie była boginią leczenia, ale została stworzona przez boga Ra jako, żeby zniszczyć ludzkość, bo generalnie ludzkość obraziła tam boga Ra bodajże, nie wierząc w niego czy coś takiego. To już w ogóle po prostu śmierć i nie wolno. I bossa pokonujemy w ten sposób, że jest jedna linia kulek, która jakby chodzi w jego głowie, w tym przypadku jej głowie, i trzeba ją pokonać, potem tylko zestrzelić token bossa, który zostaje po pokonaniu tego, i to już jest cały boss fight. Boss ma też ataki, ale mam nadzieję, że żadnego nie zobaczycie, ponieważ można je anulować w szybki sposób. I tym teraz już jesteśmy w drugim stage'u, przypominam, z 8. Tak, i właśnie, co nam dało pokonanie bossa, bo pokonanie bossa też nam daje, widzicie taką czerwoną, ja to na to mówię kapliczka, bo naprawdę nie mam na to lepszej nazwy. I za zniszczenie tych kapliczek aktywujemy wcielenie bossa, w tym przypadku jest to wcielenie bogini Sekhmet, które daje nam na 6 sekund super power-upa. Jej power-upem jest nieskończona ilość fireballi, także będzie wybuchowo. Tak jakby na chwilę obecną jeszcze było za mało wybuchów, to będzie jeszcze więcej. No i trzeba właśnie zniszczyć tych kapliczek 6. Świetnie ustawione DPI. Tych kapliczek trzeba będzie zniszczyć 6 i dopiero wtedy dostaniemy możliwość skorzystania z tego power-upa. Ogólnie mówiąc, więcej o power-upach. Power-upów jest wiele. Prawie wszystkie są użyteczne. Niektóre bardziej, niektóre mniej. Na przykład teraz była czarna dziura. Czarna dziura jest spoko. Szczególnie w sytuacjach podbramkowych. I serca, które wypadają, bo to też jest dość ważne. Nie łapię tych skarbów wszystkich, czyli tam banany, gwiazdki, nie wiem co tam w sumie jeszcze wypada, nie zwracam już na to uwagi. Tego nie łapię, bo żeby nie odblokować tych sekretnych poziomów, ale łapię serca, ponieważ te death abuse, które właśnie robimy na tych drugich poziomach, zabierają nam życia. I życia mamy limitowane, macie je w prawym górnym rogu, zaraz obok guzika menu. I w trakcie tego rana nie mam miejsca na dodatkowe śmierci, nawet optymalnie zbierając serca, bo po prostu mniej więcej zbieram łącznie 6 żyć na całą grę, a muszę zginąć 8 razy. Startujesz z 3, no więc mamy jakby zapas jednego, ale to dopiero pod sam koniec
pod sam koniec rana, czyli już wtedy, kiedy w zasadzie prawie tego nie potrzebuję. Niestety obawiam się, że i tak uda mi się zginąć całkiem. Na szczęście śmierć nie jest aż tak punishing, jak można by się tego spodziewać po poziomie trudności elit. W Luxorze śmierć oznacza tylko, że tracimy nasz high score i możemy wtedy, dostajemy wtedy wipe, wyniku i możemy kontynuować, odzyskujemy wtedy 3 życia, jeśli zginiemy na ostatnim życiu. No i jeśli to był wtedy poziom... I wtedy zawsze zaczynamy poziom od nowa, jeśli straciliśmy już ostatnie życie. Jeśli jeszcze mamy i kulki wejdą do piramidy, to... Ile możemy... O, jest stop. Super. Jeżeli kulki nam wejdą do piramidy, to po prostu kulki się cofną, co pewnie jeszcze zobaczycie, miejmy nadzieję, że nie. A jeśli tracimy ostatnie życie, no to poziom jest po prostu przerywany, dostajemy właśnie ekran, na którym możemy zadecydować, czy chcemy się poddać, czy kontynuować. Na szczęście dla speedrunu możemy kontynuować, no ale wiadomo, że taka strata czasu to już prawdopodobnie jest... prawdopodobnie nie jest najlepszy pomysł na world record próbę. Jeśli chodzi o rekordy w tej grze, to jest to gra strasznie losowa. Jest to gra losowa do tego stopnia, że moje PB w tej chwili to jest godzina 4, a moja suma najlepszych segmentów, a nawet nie grałem jakoś szczególnie dużo, to jest 51-40, coś takiego. Więc ponad 10 minut mam lepsze segmenty, ale nie jestem w stanie kompletnie domknąć rana, bo jednak losowość to jest ten. Co sprawia, że nie jest to najlepszy speedgame, jakim można by się... na jakim można by się zainteresować, ale jest to zdecydowanie jeden z najmilej wyglądających speedgame'ów, przynajmniej moim zdaniem, mam nadzieję, że ktoś też się z tym zgodzi, ponieważ jest to jednak wybuchowo, kolorowo, estetycznie i co ino. Ten poziom też ma tendencję do bycia wkurzającym, na szczęście power-upy na razie całkiem sympatycznie lecą. Więcej power-upów, które się pojawiają, możemy omówić w sumie. To były teraz rakiety. Rakiety są moim najmniej ulubionym power-upem, ponieważ są 3, mają strasznie mały AOE atak. Super, znowu dostałem oczywiście rakiety, jak powiedziałem, że ich nie lubię. Są takie dość, powiedziałbym, że klanki, jeśli o to chodzi. O, piorun. Piorun jest super. Praktycznie w każdej sytuacji jest co z nim zrobić, szczególnie jeśli poziom jest bardzo pionowy, a nie poziomy, no bo jak poziom jest poziomy, no to nie da się nim specjalnie dużo zestrzelić. Power up stop jest spoko. Na niższych poziomach staramy się nie łapać power upów reverse i stop, ponieważ nowa linia kulek pojawia się na planszy dopiero w momencie, kiedy poprzednia dotknie jakiegoś konkretnego momentu albo zostanie zniszczona. Więc jeśli łapiemy stop, to ten moment, kiedy następna linia pojawi się na ekranie, będzie po prostu opóźniony. Przez co wolniej pojawiają się na ekranie, daje nam to mniej opcji na szybkie niszczenie i szczególnie w przypadku, jeśli mamy jakieś AOE rzeczy typu właśnie Fireball. Fireball może trafić nawet kilka pobliskich pociągów kulek jednocześnie. Właśnie to, o czym mówię, że dostałem zieloną, a potrzebowałem z prawej strony czerwonej albo różowej. Nie jest to gra dla datolistów, myślę, jeśli o to chodzi. Sam mi się też zdarza czasem, samemu czasami zdarza mi się pomylić po prostu, jak się nie patrzy dokładnie w ekran, szczególnie jasno-niebieską z ciemno-niebieską, znaczy po prostu z niebieską. Okej. Okay. Mamy tam możliwość odpalenia mocy sekmet? Okej. Okay. Teraz mamy po prostu przez 6 sekund nieskończony fireball, po każdym fireballu jest spowolnienie, więc nie jest to super szybkie, ale to była moc sekmet, nie zobaczyliśmy pełnej, bo akurat był to koniec poziomu. I teraz przechodzimy do drugiego bossa, którym jest Geb. Geb jest egipskim bogiem ziemi, razem z boginią nieba, czyli Nut. Razem tworzył niebo i ziemię generalnie, oddziela je powietrze, czyli ich ojciec, który też się jakoś nazywa pewnie. I są rodzicami też ważnych bogów, czyli Seta, Isis i Ozyrysa. Tak. I po pokonaniu... O, to mogę wspomnieć przy okazji, że bossy są immune na wszystkie power-upy poza Wild Ballem, którego ciągle nie było w tym ranie. To jest dziwne, zazwyczaj pojawia się dość wszystko. Wild Ball po prostu działa jako taka dzika karta. Chyba nie było. W sumie to teraz nie jestem pewien. Nie można... boss ma właśnie armor, przez którego nie można przestrzelić żadnym... Znowu zmisowałem. Nie można żadnym power-upem strzelić. O właśnie, tu mamy Wild Balla, który jest po prostu dziką kartą, która może
wpaść między dwa dowolne inne kolory i je zniszczyć świetnie. Także jak widzicie, nawet jak wszystko jest zatrzymane, to boss dalej się kręci i... Na razie nie idzie to najlepiej, jeśli chodzi o ten konkretny boss fight. Oj, zobaczyliście przy okazji, jak wygląda ten atak w końcu, który ja przerywam. Atak przerywa się właśnie niszcząc te kółka od bossa. I dodatkowo boss może zaatakować, jeśli my wyjątkowo długo nie zaatakujemy jego. To będzie jeszcze zhighlightowane przez grę później, bo gra o tym nam mówi, ale dopiero... Generalnie na każdym bossie dostajemy jeden mały kawałek informacji co do tego, co możemy z nimi robić dopiero na następnym bossie, czyli na Horusie. Dostaniemy informację o tym, że... Dammit, dajcie mi fioletowy... Znaczy różowy... Jakiś... Okej, mogę chyba olać to? I spróbować? Nie mogę. Ajajajajajaj. Okej, dobra, i trafiliśmy. To jest drugi boss pokonany. Zajęło to zdecydowanie dłużej niż zwykle i niż bym chciał, no ale jest jak jest. Niestety wszystko jest losowe, także układ kulek w głowie bossa też będzie przez to losowy. I zaczynamy trzeci stage, a za pokonanie Horusa za pokonanie Geba dostaliśmy Power Up Poison Ball, który działa jako taki mały wirus. Wystrzeliwujemy go w miejsce i on zatruwa pobliskie kulki. Jak się zatruje limit, bo każdy power up ma swój limit, kulek, na które oddziałowuje, ulepsza się on w zależności od tego, ile punktów zdobywamy. Jak się zatrują wszystkie, to wybuchają. Tak samo Skorpion z czasem trwania rana będzie niszczył coraz więcej. O, laser! Laser jest super, laser jest najlepszym power-upem do czyszczenia poziomów, bo on po prostu niszczy wszystko na swojej drodze. Jedyny problem z nim jest taki, że na początku jest trochę słaby, więc trzeba uważać, jak szybko klikujecie myszką po ekranie, bo potrafi zostawić pojedyncze kulki takie samotne i ciężko jest się ich potem pozbyć, bo generalnie kulki... Znowu laser, super! Bardzo fajne RNG na tym poziomie wyszło. Generalnie pierwszy poziom każdego stage'a zazwyczaj jest dużo krótszy niż reszta. Ale ten i tak poszedł całkiem szybko właśnie dlatego, że dostaliśmy dwa razy laser. I przechodzimy do kolejnego poziomu typu Defabius, a tymczasem oddaję głos do studia. Tak, chciałbym przypomnieć o wciąż trwających licytacjach. Najbliższa na Crypt of the Necrodancer Synchrony w Presida. Ten run odbędzie się ponownie za około 2 godziny. I aktualny seed, który zajmuje podium, to Warrior z kwotą 1833 zł, drugie miejsce Rogue 1267 zł oraz trzecie miejsce Light 582 zł. Jeszcze warto wspomnieć o igrzyskach na dwie nokie, który odbywa się za około 13 godzin. Dwa zespoły zmierzą się w sztafecie, grając na dwóch Nokiach 6220 klasy. Playman Summer Games i Playman Winter Games na Java, zawierające letnie i zimowe dyscypliny sportowe. Do tego końca tego celu pozostało niecałe 250 zł, więc bardzo zachęcam do wpłacania. Tak jest. Ja również zachęcam do wpłacania. Myślę, że widowisko prawdziwych igrzysk olimpijskich w trakcie GSPS-a to jest coś, czego nie zapomnicie i wy, i my. A tymczasem mamy poziom 3-3, który ma bardzo wredny układ, jest dużo ostrych krawędzi. O, tutaj i przy okazji mamy inkarnację Sekhmet. Wcielenie Sekhmet, tak, inkarnacja, bardzo polskie słowo. Nie potrafię celować. Jak widzicie, ten poziom jest znacznie dłuższy niż poziom właśnie ten pierwszy. Bo gram i końca nie widać. Wam pewnie te poziomy wydają się znacznie krótsze niż mi. Mi to się dłuży strasznie, przez to, że to ja muszę się starać to wszystko czyścić. Sertuszko. I przypał. No, nie byłem w stanie tego wyratować. No trudno. Straciliśmy jedno życie więcej niż planował, więc na następnym levelu czasowym niestety będę musiał zginąć dwa razy. Spodziewałem się tego, ale niestety nie byłem w stanie tego wyratować. Gdzieś popełniłem wcześniej dwa błędy, przez co nie byłem w stanie już... E,
Nie miałem miejsca. Niestety, no, błędy mi się zdarzają. Żeby mieć tutaj 100% accuracy, to nie wiem, jak by trzeba było. Oczywiście skill issue, ale mogę się zasłonić tym, że nie jestem w stanie ustawić na komputerze eventowym takiej samej czułości myszy, jak mam w domu. Niepojęte to jest dla mnie. Tymczasem zaczynamy następny poziom. 3-4, Reign of the Heretic King. Ogólnie, jeśli chodzi o poziomy, wszystkie te poziomy są wersjami poziomów z wcześniejszych wersji gry, bo generalnie Luxor, tak jak na początku wspomniałem, jest najnowszą wersją gry z serii Luxor, z 2012, czyli już 10-letnią. Tak. Tak, 2012. I są to wszystko poziomy, które są takimi właśnie neonowymi remake'ami właśnie leveli z poprzedniej gry, gier, które były właśnie stylizowane tak bardziej mocno na Egipt. I tych wcześniejszych gier jest 6. Jest jedynka, dwójka, trójka. Potem jest czwórka, która nazywa się Quest for the Afterlife, która jest jedyną nieliniową grą z serii, przy okazji drugą po tym najkrótszą. I generalnie większość gier Luxor ma to do siebie, że jest strasznie długa. Zazwyczaj tych stage'y nie jest 8, tak jak tutaj, tylko jest na przykład w dwójce jest 13, w jedynce jest 11 i te gry to są takie, że speedrun trwałby 7 godzin. Niestety obawiam się, że nie pozwolą mi ich submitować na GSPS, nawet choćbym chciał. Chyba że będziemy mieli specjalną edycję bardzo, bardzo, bardzo długich gier, którą na pewno wszyscy bardzo, bardzo chętnie by oglądali. Jak na pewno byłaby na niej Sprashfekta, także Macrody by się ucieszył. I tego typu gierki. Kolejny segment. No, poziom jest strasznie confusing. O, laser, super. Oj, właśnie to, o czym mówię, że nie można za szybko ruszyć ręką podczas używania lasera. Poziom ten strasznie jest problematyczny, żeby zapamiętać, który portal prowadzi gdzie. I utrudnia to też strzelanie, bo te kulki lubią się pojawić i hitboxy przy tych portalach nie są dokładnie tam, gdzie by się wydawało, więc możemy na przykład strzelać w kierunku portalu gdzieś, gdzie myślimy, że trafimy, ale nie trafimy. Tu mamy poziom Twin Pyramid, który jest bardzo sympatycznym poziomem do grania, szczególnie jeśli dostaniemy jakiegoś power-upa, a myślę, że za chwilę dostaniemy. Lightning Storm, bo o tym power-upie jeszcze nie wspomniałem. Lightning Storm stara się targetować pojedyncze kulki, więc jest on po prostu moim najlepszym przyjacielem, jeśli chodzi o power-upy. I wcielenie Sekhmet. I teraz zrobię mały myk, czyli będę priorytetyzował, mając te wybuchy, to co świeżo wchodzi na ekran, ponieważ w ten sposób jestem w stanie najszybciej ukończyć poziom. Okej, wydaje mi się, że czyściłem całkiem sporo. Niestety nie ma żadnego licznika, który pokazuje mi, jak daleko już na poziomie jestem, także gdybym bardzo chciał, to mógłbym liczyć te linie kulek, które wychodzą na ekran, ponieważ jest to zawsze ta sama liczba, ale obawiam się, że mam ważniejsze rzeczy do przejmowania się niż to, ile jeszcze tego będzie. Color Sword, też bardzo fajny power-up. Niestety w tej odsłonie dostał strasznego nerfa. W poprzednich grach Color Sword jest najbardziej OP power-upem, bo po prostu sprawia, że każdy pociąg kulek już nie jest posortowany jakoś randomowo, tylko jest ułożony, każdy kolor jest koło siebie, więc po prostu zostanie nam, wszystko możemy czyścić po prostu pojedynczymi strzałami, jeśli jest przynajmniej dwie kulki. Natomiast tutaj Color Sword robi się coraz mocniejszy z grą i on jakby tylko część kulek przesuwa, ale jak się skończy jego działanie, to przestaje przesuwać. Więc dopiero pod koniec gry on posortuje całe pociągi. No teraz to on tylko przemiesza te kulki i czasami potrafi stworzyć nawet gorszą sytuację niż była. Mecha Horus, trzeci boss, on zazwyczaj generuje się bardzo fajny, bo o ile wszystko jest losowo w tej grze, jeśli chodzi o taką generację, super, nie mogłem anulować ataku, to takie rzeczy właśnie jak to, jakie tendencje ma dany poziom, są zazwyczaj stałe. I właśnie tendencją Horusa jest to, że zazwyczaj da się go pokonać w trzech strzałach. I proszę, mamy już Horus skończony. Bardzo szybko, nie popełniłem akurat żadnego błędu tym razem, więc spoko. Co można powiedzieć o Horusie? Horus jest synem Ozyrysa. Ogólnie lore z Ozyrysem i Horusem jest taki, że Ozyrys jest zabijany lorowo, znaczy Egipt lore, tak. Ozyrys jest zabijany przez Seta, który też jest jednym z bogów oczywiście. Dlaczego, to powiem wam potem. I potem
żona Ozyrysa, czyli Isis, wskrzesza go i mają syna. W tym czasie, kiedy po wskrzeszeniu spłodzili syna i właśnie nim jest Horus. I celem życiowym jakby Horusa jest pokonanie Seta w walce o tron Egiptu. Co się oczywiście udaje. Jedyne co się dzieje Horusowi w trakcie tej walki z Setem, to traci oko, które potem inny bog, Thoth, skleja mu. On rozbija te oko na 6 części. Thoth je skleja, w cudzysłowie oczywiście, do kupy. I stąd się bierze tak zwane oko Horusa, czyli taki znany symbol egipski. Możecie, no, jakbyście wygooglowali, to od razu byście skojarzyli, że gdzieś to widzieliście. To jest symbol obrony i opieki, coś takiego. Obrony i dobrobytu. O, właśnie tego słowa szukałem. Mamy prawie jedno życie. Teraz zastanawiam się, czy szybsze będzie, jak spróbuję na szybko wygenerować jedno serce, czy jak spróbuję, czy jakbym faktycznie miał sfejlować ten poziom dwa razy. I chyba nie mam możliwości wygenerowania serca jakoś szczególnie szybko, więc spróbuję po prostu szybko przegrać ten poziom dwa razy. Bo musiałbym przynajmniej dwa serca jeszcze dostać, żeby ten także... Teraz zobaczycie, jak wygląda taki game over screen, który na szczęście nie kończy rana. Zrobienie Death Abuse'a, w sensie stracenie rana w taki sposób, w sensie stracenie wszystkich żyć na poziomie czasowym, jest dużo bardziej oszczędne niż na normalnym, ponieważ robimy to na samym początku, więc tracimy relatywnie mało czasu, bo to jest tylko jakieś 20 sekund, no i odzyskaliśmy 3 życia. I jak widzicie na środku ekranu na górze, straciliśmy też cały wynik. Na szczęście moce power-upów zostały, także ten progres, na przykład jeśli miałem już zdobyte 5 milionów punktów i to ulepszyło mi piorun na jakiś tam poziom, to ten poziom ciągle zostaje i ja ciągle nabijam te punkty dalej, nie lecę znowu od zera, co jest w przypadku akurat speedrunu całkiem sympatyczne. Co dostaliśmy za pokonanie Horusa, bo o tym jeszcze nie wspomniałem? Dostaliśmy drugą inkarnację, czy tam wcielenie, bo inkarnacja to bardzo polskie słowo, chociaż mam wrażenie, że akurat funkcjonuje w języku polskim, nie jestem najlepszy w języku polskim. Drugą inkarnację i inkarnacją... Inkarnacją Horusa jest Sokół, znaczy w sensie on jest przedstawiany pod postacią Sokoła i prawdopodobnie dlatego miotamy piorunami bez końca. W jego przypadku to jest zdecydowanie lepsza moc niż Sekhmet, ponieważ Sekhmet jest fireballami, które zatrzymują się na kulkach, a strzały Horusa przechodzą po prostu przez wszystko na wylot, także będzie to wyglądało tak, że jak dostanę tą moc, prawdopodobnie będę stał w jednym punkcie i nawalał w myszkę tak szybko, jak się da. Co brzmi jak niesamowita strategia, ale tak jest. O, piorun pojedynczy. Całkiem niezła, to sobie jeszcze wezmę. Nie najgorszy poziom. Jeśli chodzi o te skarby, których ja omijam, można sprawdzić, ile ich obecnie mam, ale między poziomami musiałbym poczekać, aż ten mały tekst na dole się przeskroluje. A nie mamy na to czasu, ponieważ musimy lecieć dalej. Także w pewnym momencie dowiem się, czy przypadkiem zebrałem ich 80, czy nie. A tymczasem mamy następny poziom, nazwany Ogródkiem Geba. On normalnie jest taką trochę sadzawką, trochę ogródkiem w wcześniejszych wersjach gry. Niestety nazwy tych poziomów nie mają za dużo sensu, jak nie mają one właśnie tej warstwy takiej całkiem wizualnej, są tylko takim neonem. Ale przynajmniej wyglądają strasznie fajnie. Tak, kolejny laser. Naprawdę, laser jest najlepszym przyjacielem. W tej części gry nie jesteśmy w stanie manipulować, przynajmniej ja nie wiem o tym, manipulować, jaki power up dostaniemy, ponieważ na przykład w Luxorze Trójce działa to tak, że tak samo co trzeci match konsekwentny dostajemy power upa, ale tam działa to tak, że w momencie, kiedy na przykład zniszczymy, dajmy na to niebieski, zielony i czerwony, to ten trzeci strzał, kolor tego trzeciego strzału dyktuje to, jakiego koloru power up dostaniemy. W tym przypadku czerwony, czyli tam jeden z najbardziej pożądanych, bo koloru zielonego jest power up, którego tutaj nie ma, czyli speed shot, który po prostu przyspiesza nam reload i prędkość lotu kulki, jak sama nazwa by wskazywała. A tutaj no niestety jakby te power-upy, nawet jeśli wyglądają, jakby miały przypisane swoje kolory, to z tego co wiem, nie mają i nie mamy wpływu na to, jakie power-upy dostaniemy, jest to całkiem losowe.
co oczywiście dodaje do potencjalnych time lossów czy time save'ów, jeśli chodzi o tego rana. Wings of Ra, kolejny poziom dwuliniowy. Bardzo fajny poziom do grania, ponieważ ma tendencję do generowania długich linii identycznych kulek. Tak jak zresztą widzicie. Także tutaj będzie bardzo wybuchowo. Jeśli w którymś momencie mieliście niedostatek wybuchów, to myślę, że ten poziom za to nadrobi. Ogólnie te spowolnienia teoretycznie są niepożądane, bo jakby, no wiadomo, wszystko dzieje się wolniej. Moglibyśmy zaoszczędzić czas, gdyby się te spowolnienia nie działy. Ale biorąc pod uwagę normalne tempo rozgrywki, daje mi to trochę czasu na skupienie się, przyjrzenie się dokładnie, gdzie co jest. Nie przejmując się, że za chwilę po prostu będę miał armię przeklętych kulek pod drzwiami i nie będę miał co z tym zrobić. Także te spowolnienia naprawdę pomagają, jeśli chodzi o skupienie. Tak, widzicie, Skorpion. Skorpion jest na tym poziomie taki sobie, bo niespecjalnie się do czegokolwiek przydaje. Bo i tak bardzo szybko czyścimy tutaj wszystko, nie trafię. Jest. Strzelanie poza ekran nie jest żadnym stratem, który do czegokolwiek się przydaje, chyba że akurat wyjątkowo nie podejdą nam kulki, to wtedy możemy się pozbyć jednego. Niestety kosztem utrzymywania combo. Combo jest o tyle ważne, że daje nam więcej punktów, jeśli gramy na punkty, bo jest to generalnie przede wszystkim gra punktowa, a nie szybko gra. A nawet nie wiedziałem, że mam Poison Balla załadowanego. O nie! No to popełniłem błąd teraz przypadkiem. Aktywowałem sobie inkarnację Horusa akurat zaraz na ostatni moment poziomu i strzeliłem sobie raz. Dobra robota. Mogłem oszczędzić czas, a tylko straciłem fajnego power-upa na taką pierdołę. Mecha Osiris, czyli ten bóg, o którym już wspominałem, Osiris. Ten, który umarł. Generalnie zazwyczaj przedstawia się go jako... No, on jest generalnie bogiem zaświatów, tak w mitologii, ale częściej się go przedstawia jako martwego niż żywego, co oczywiście wynika z tego faktu, no, że jakby on został zabity, po czym wskrzeszony i w sumie nie wiem, co się dalej z nim stało, ale przestał być. Oj, dammit. Boss się buja po każdym ataku, przez co ciężko jest troszkę trafić. Dokładnie w te spinery. No właśnie o tym mówię. Teraz sobie mogę wziąć dodatkowego power-upa tutaj. Generalnie miałem taką rozkminę, ponieważ jest to gra punktowa, a ten poziom jest potencjalnie nieskończony, to czy można tu po prostu siedzieć, jakby ktoś miał cierpliwość oczywiście, i nabijać sobie tak te punkty bez końca? Nie sprawdziłem tego jeszcze, ale wydaje mi się, że tak, bo jaka miałaby być za to kara. Okej, została jedna kulka. Dajcie mi niebieski... I to powinno wejść, weszło. Okej, i mamy to. Także to był Osiris. Ciekawostka jest taka, że Osirisa zazwyczaj nie przedstawiają, tak jak powiedziałem wcześniej, że większość bogów przedstawia się z głową jakiegoś zwierzęcia. Osirisa przedstawia się po prostu z zieloną głową człowieka. Z bogiem zaświatów jest martwy, więc jakby myślę, że kolor zielony może był pierwszy kanoniczny zombie, nie wiem. Tak, jeśli chodzi o Osirisa, to Set go zamordował i piękny strzał i jego ciało rozrzucił po całym Egipcie, żeby nikt go nie był w stanie znaleźć czy coś tam. Także jego rozklockowane ciało, Jezu, rozklockowane, widzicie Egipt i mi się z tymi poziomami pustynnymi z Kobi zaczęło wszystko mylić. Także jego rozczłonkowane ciało potem musiała jego żona Isis pozbierać, ale mogliście pewnie też usłyszeć, że wcześniej wspomniałem, że Isis i Osiris byli rodzeństwem. No i byli też mężem i żoną. Mitologii nie można się czepiać, ale tak po prostu było. Także witamy w mitologii. No i ona go wskrzesiła, jak już wcześniej powiedziałem. Tak, 4-1 skończone i lecimy z kolejnym puzzle levelem i możemy, myślę, że znowu oddać głos do studio. Tak, tutaj Arken płaca 50 zł z komentarzem
Prawdopodobnie z komentarzem kontrolnym. Vortex, co ty w kulki? Co ty? W kulki sobie lecisz? Pewnie. I to ta 50 wędruje na licytację, na igrzyska na dwie nogi. O nie, Arkan, na déjà vu miało być, déjà vu. Dzięki wielkie. Jeszcze trzymasz? Na ten moment... Nie, bo się świecisz po prostu, dlatego rozkminiam. Okej. Okay. W takim razie wracamy do najbardziej egipsko wystylizowanego poziomu, jaki mamy w tym ranie, bo jest to faktycznie piramida. I poziom, który też bywa problematyczny, ponieważ jeśli bardzo dużo linii się jednocześnie przecina w trakcie przebiegu pociągu... O, bardzo fajny fireball. To utrudnia to celowanie w te wyższe. Na szczęście, szybko mi się udaje czyścić, no i powiedziałem to i popełniłem błąd i już się przestało mi udawać szybko czyścić. Oj, laser, bardzo przyjemnie. Generalnie jeśli chodzi o to, w jaki sposób targetuję power-upy, bo to też jest dość ważne, są jakby dwa kryteria, którymi się kieruję, kiedy na przykład dostaję fireballa i myślę, gdzie by go wystrzelić? Więc jakby to jest balans między wybieraniem miejsca, w którym jest kulek najwięcej i miejsca, w którym kulek jest najwięcej. O, tu będzie super. Musiałem się odsunąć, żeby nie złapać. O, i mamy cały poziom. No, dlatego to właśnie omówiłem, że moc Horusa, ona nie ma takiego cooldownu jak moc Sekhmet, bo moc Sekhmet możemy wystrzelić następnego Fireballa dopiero kiedy pierwszy doleci. Generalnie tak działa cały system reloadu w tej grze. A Piorun nie ma cooldownu, więc możemy po prostu stać w miejscu i spamować. I akurat ustawiam się w takim miejscu, żeby natychmiast niszczyć wyjeżdżające kulki. Jest to najszybszy możliwy sposób wykorzystania tego power-upa. No i zaczynamy kolejny poziom. Znowu z bardzo głupim układem. Tutaj zdarzyło mi się parę razy przegrać, więc może to być jeden z trudniejszych poziomów. Generalnie poziom ma dużo pionowych sekcji, które, jak możecie łatwo zauważyć, nie ułatwiają strzelania, ponieważ jakby mam bardzo mało miejsc, w których faktycznie jestem w stanie stargetować tą linię kulek. Także rzecz, której, jeśli na przykład jesteście dobrzy w bossu czy w strzelanki, to i ciekawi was ta gra, to myślę, że moglibyście się tutaj odnaleźć, bo jednak czas reakcji i precyzja na myszce to są dwie rzeczy, których nie posiadam, a są ważne w przechodzeniu tej gry. Szybko, o Boże, o nie. To jest strasznie niefortunne położenie tej czarnej dziury. Jest! Bardzo fajny laser. Przy okazji ścieliśmy jeszcze jedną kapliczkę dla Sekhmet. I leci o Poison Ball. Super. No i tak jak mówię, jakby cały, praktycznie większość rana spędzamy wklejeni w narożnik. Teraz tylko nie sfailować. Kulki są magnetyczne. Ja ten fakt czasami wykorzystuję, żeby się uratować z takich sytuacji jak tutaj, żeby na przykład przyciągnąć coś dalej od piramidy. A po prostu dla bezpieczeństwa. Kulki są zawsze magnetyczne, dlatego jeśli zniszczymy na przykład dwie czerwone, które są między dwiema liniami zielonych, to te zielone się zawsze złączą. I można tak też tworzyć combo. Następny poziom na dwie linie z portalem, który jest dość confusing, jakby nawet nie powiem, że jakoś jest szczególnie ciężko to zauważyć, ale na samym dole jest dwa portale i potem lewy line wychodzi z prawej, a prawy line wychodzi z lewej. Co jest lekko confusing, jeśli chodzi o celowanie. Power-up daggery, tak samo jak fireball. A, bo chyba nie skończyłem o tym, w co celować tymi fireballami w końcu. W pierwszej kolejności albo skupiska kulek, gdzie jest ich najwięcej, ale ważniejszym miejscem, jeśli faktycznie jest ich dużo, ale jeśli nie ma takiego super dużego skupiska kulek, że po prostu wyczyszczę mnóstwo rzeczy za jednym zamachem, to staram się targetować jak najbardziej pojedyncze, ponieważ każda pojedyncza kulka, która sobie się toczy, wymaga ode mnie aż dwóch strzałów. Także wszystko, co i tak jestem w stanie ściągnąć na jeden strzał, bez sensu, żebym to strzelał fireballem, tak, bo tylko sobie spowolnię grę dodatkowym wybuchem i mogłem po prostu
użyć tego power-upa znacznie lepiej. Tu sobie rzucę Freeza na wszelki wypadek, znaczy na wszelki wypadek po prostu dla... dla... spowolnienia. Ok, reverse, bardzo spoko w tej sytuacji, bo już się zaczynałem troszkę gubić. Generalnie możecie zobaczyć, dlaczego omijanie tych wszystkich treasure może się robić trudne, ponieważ jeśli im więcej pojawia się wybuchów w ekranie, a im dalej ta gra leci, tym więcej wybuchów się pojawia na ekranie, bo wszystkie power-upy robią się coraz mocniejsze i mają większy obszar rażenia, to jak niszczymy wszystko naraz, to omijanie tego jest trudne zwyczajnie. Także możemy próbować, ale i tak w pewnym momencie może się okazać, że nie dałem rady zebrać mniej niż 80 skarbów. Jakby szukanie polskiego słowa czasami jest trudne. Okej, piąty boss, mecha Sobek. Sobek jest bogiem, który jest najmniej związany z wszystkimi pozostałymi tutaj. Jest to syn Seta, najczęściej przedstawiany jako postacią krokodyla. Rzekomo stworzył Nil, w sensie wykopał dziurę, którą sobie płynie Nil. Nie wiem, nie byłem tam. I od nie atakuj, gościu. Uspokój się. I jako taką ciekawostkę, miał sporo wyznawców i ci wyznawcy mumifikowali krokodyle. A no tak, zapomniałem, że nie mogę dagerami przecież, kurde. Więc badacze do dzisiaj mogą znaleźć gdzieniegdzie jakby sarkofagi, w których po prostu były zmumifikowane krokodyle. Mówię ci, nie atakuj mnie. Miałem powiedzieć na samym początku tej walki, że zazwyczaj generuje się bardzo prosta, po czym zobaczyłem, że wygenerowała się całkiem złożona, więc się wstrzymałem z tym, no ale zazwyczaj jest dużo prostsza, nie udało mi się ominąć. Także to był Sobek i dostaliśmy kolejny power-up do naszej kolekcji, jest to Color Bomb. Już tutaj zdobyłem 80. Okej, no to mamy bonusowy poziom, który niestety jest nieskipable. Fajny quirk z bonusowymi poziomami jest taki, że one zazwyczaj są bardzo ładne, na przykład drugi bonusowy poziom to jest dosłownie, jest wzorowany na Pac-Manie i mamy duszki. Generalnie myślę, że gdyby powstała kiedyś kategoria 100%, którą ktoś by ranował, bo na chwilę obecną to jestem jedynym aktywnym runnerem tego, co na szczęście nie jestem jedynym na boardzie, ponieważ mimo wszystko gra jest jakoś tam popularna. Ale tak, gdyby powstała kategoria 100%, to wtedy można by wymagać od ludzi przechodzenia wszystkich tych secret leveli i wtedy moglibyście na przykład zobaczyć ten Pac-Man level. Ale niestety myślę, że nie zobaczycie, znaczy mam nadzieję, że nie zobaczycie, nie dlatego, że nie chcę, żebyście zobaczyli, tylko dlatego, że ja go nie chcę zobaczyć. A jeszcze się najgorzej, jakby się okazało, że się pomyliłem i to nie jest drugi secret level, tylko trzeci, bo to dlatego, że po prostu nie pamiętam, nie widziałem go dawno. Także tak, to był przerywnik w postaci secret levela. Nieskipowalnego, na szczęście jest krótki. Mamy w tej chwili oba super power-upy naładowane na maksa, prawie, także w razie gdybym go potrzebował. A będę go za chwilę potrzebował, bo zbliżamy się do stage'a 6-3, na który ja po prostu zamilknę, bo to będzie grinder. Także super, że mamy akurat oba naładowane, może mi to pomoże nie wywalić się. Także moment hype'u nadchodzi. A tymczasem mamy jeszcze jeden poziom, 6-1. Jest... Tak więc, jak pamiętacie, przed chwilą powiedziałem, że zachowam sobie te power-upy na następny poziom i właśnie jeden odruchowo aktywowałem, ponieważ jest. Super, no to została nam tylko moc sekwent na następny poziom. Mam nadzieję, że wystarczy. Będzie tak musiało być. A tymczasem jeszcze mogę oddać głos do studia. Tak, Vortex, jeżeli potrzebujesz pocieszenia, to mam tutaj coś w sam raz. Arken wpłaca 57 zł i 16 groszy z komentarzem poprawiam się. I to leci na licytację na piosenkę Initial D Deja Vu. I to z kolei wstawia Initial D Deja Vu na pierwsze miejsce z przewagą jednego grosza. Yes!
A, sukces dla fanów Eurobeatu. Okej, okay, no to mamy teraz ostatni, znaczy ostatni, mamy teraz następny poziom typu, typu przegraj. I zaraz po nim zaczniemy Nefertiti's Collar, chyba się nazywa ten następny poziom. I teraz postaram się skupić. Jak przegram, to się spodziewam tego. Mamy jedno życie, także będzie tylko Pyramid Bridge, nie będzie game over od razu. Ale nie będzie łatwo, także ostatnie poprawki. Nefertari Collar, o właśnie, nigdy nie wiem jak to się nazywa. I zobaczycie szybko, że kulki dolatują prawie do samego końca. Praktycznie natychmiast jak tylko poziom się zaczął, ja już mam ekstremalnie trudny tower defense, także spróbujmy się nad tym teraz. Jest stop, super. Moc segment dużo mi ratuje teraz. Okej. Okay. To oczywiście jeszcze daleko do końca. Bo to poziom przyspiesza z czasem, zawsze. Czarna dziura jest super. Nie. No, super. Okej, mamy pierwszy bridge. Mam nadzieję, że nie będzie drugiego, bo drugi to już jest game over i będę musiał cały ten poziom przejść od samego początku. Trochę niefortunny był ten bridge, bo... O, jest reverse, super. Trochę niefortunny był ten bridge, bo po prostu gdzieś widziałem, że strasznie jakiś unlucky collapse się... W sensie jakoś strasznie unlucky się połączyły dwa lejny kulek. I strasznego takiego boosta dostał ten pociąg, nie byłem w stanie w ogóle zareagować na to co się wydarzyło. Okej, z jednym bridge'em, ale... Najtrudniejszy poziom w grze, dobra, może nie będę chwalił dnia przed zachodem słońca, bo już to by było jeszcze bardzo blisko, okej. No to już gorzej nie będzie, drugi bridge całego rana, ale na szczęście Nefertari Collar jest za nami, także teraz już powinno być spoko. Niestety znowu mam 0 żyć, bo straciłem jedno więcej niż planowałem, także na następnym time trialu znowu będę prawdopodobnie ginął na game over. It do be like that sometimes. W formie takiej anegdotki mogę wam przytoczyć, że jest takie community osób, które grają w takie gry. I nie ma trzech osób i nie jestem jego założycielem. I tam jest taki gościu, który jest strasznym ekspertem właśnie od Luxora Evolved. Od niego też próbowałem parę protipów wyłapać, żeby dzisiaj grać lepiej, ale nic mi generalnie ciekawego nie powiedział. Oprócz tego, że można grę softlockować, w sensie hardlockować, można sobie zepsuć save'a w trakcie rana, jeśli się gra za szybko. I on podjął się challenge'u kiedyś, przejścia tej gry bez power-upów, czyli tak jak ja łapię sobie jakieś fireballe czy inne tego typu rzeczy, to on podjął się właśnie przejścia tej gry bez śmierci, bez tych power-upów. I jak myślicie, udało mu się? Nie! I dlaczego? Ponieważ Nefertari Collar istnieje. I powiedział, że nawet jak mu się już raz na jakiś czas udało do tego dojść, to... Bridge. Nie dostałem dobrych kolorów, świetnie. No to zaczynamy ten poziom od nowa, niestety. Powiedział, że nawet jeśli już udało mu się do tamtego poziomu dojść, to nie był w stanie go skończyć, bo po prostu jest zbyt szybki i zbyt krótki, żeby w stanie być zareagować na czas. No niestety ten poziom zaczynamy od nowa. Wyjątkowo źle mi się ułożyły te kulki. To jest też to element tej losowości dodatkowy, że może się tak niestety zdarzyć. Szkoda tylko, że jak tracimy to życie, to resetują mi się te liczniki tych super power-upów. Szkoda, że nie resetuje mi się ilość skarbów, bo wtedy byłby to fajny strat na poziom easy, żeby nie aktywować tych bonus levelów, ponieważ na levelu easy mamy nieskończone życia, więc tam zamiast tych wszystkich skarbów, zamiast serc, które normalnie wylatują i ja sobie je łapię, wylatuje więcej skarbów po prostu. Przez co tam praktycznie run bez chociaż jednego bonus levelu jest chyba niemożliwy. Nie wiem, jak bardzo dobrze trzeba by było to wszystko omijać, albo jak wolno grać.
te też po prostu grając bardzo wolno, czekając aż wszystkie te line'y się będą ze sobą łączyć. Możemy teoretycznie sprawić, że nie będą się spawnować prawie te wszystkie skarby. Ale zgubiłem wątek. Ale niestety na easy zawsze się aktywuje przynajmniej jeden poziom. Moje PB wtedy, w tej chwili chyba ma nawet dwie aktywacje, jest to godzina 10. To jest przypadek jednej z tych gier, kiedy poziom trudności im wyższy, tym run jest szybszy. W innych Luxorach jest inaczej, ponieważ tam na przykład w Luxorze trójce i wcześniej, nie, w każdym wcześniejszym Luxorze jest tak, że z czasem jak progresujemy przez karierę, dostajemy coraz więcej poziomów. Co ja pomyliłem? Poziomów i kolorów połączyłem. Dostajemy coraz więcej poziomów kulek, przez co gra staje się trudniejsza, ponieważ jest większa szansa, że wylosują się nieatrakcyjne dla nas. Nieatrakcyjne dla nas, Jezus Maria, Jezus. nie mam wyczucia naprawdę do tego, do łapania power-upów. Myślałem, że fajnie sobie złapię kolor bomba. Więc tam po prostu z czasem im więcej kolorów, tym mniej fortunnie losują się nam, tym mniej fortunnie losują nam się linie kulek. A przez to jakby czyszczenie poziomów trwa dłużej, bo nie dostaniemy na przykład linii na 4 kliknięcia, tylko dostaniemy taką na 16 kliknięć, bo będzie więcej kolorów. I tam granie na wyższych poziomach trudności dodaje to, że już na start gry dostajemy dodatkowe kolory. Więc tak jak na easy bodajże gramy z 5 na początek, tak na... czyli czerwony, zielony, żółty, niebieski. Pomarańczowe nie. Czerwony, zielony, żółty, niebieski, tak na mediumie zaczynamy jeszcze z różowym, na hardzie zaczynamy jeszcze z dodatkowym białym i różowym i na ekspercie, bo to się chyba zazwyczaj nazywa ekspert, a nie elit, tylko tutaj jest elit, tam dostajemy jeszcze białą, czarną i różową. Tymczasem szósty boss, Ra, czyli jeden chyba z najbliższych, jak pomyślicie sobie, jakbym was zapytał trzech bogów, których najbardziej kojarzycie boskich, to na pewno Ra byłby... egipskich, to Ra na pewno byłby jednym z nich. Myślę, że tak bym się spodziewał odsłyszeć od ludzi raczej właśnie Anubis, Ra i może Set. Jeśli chodzi o najbardziej rozpoznawalnych, także Ra, Bóg Słońca z zieloną kulką między oczami, bo nie potrafię celować. Okej. Ra, Bóg Słońca, który podobno potrafił nawet zmieniać się w to słońce. Nie wiem, nie byłem tam. Nie ma na to dowodów. Nie trafiłem! Tak. I jego głównym zadaniem było właśnie kontrolowanie słońca. On wysłał Sekhmet, tak jak wcześniej wspomniałem. I nie pamiętam, jakie zwierzęcie miał. On chyba nie miał zwierzęcia żadnego, pod którym go przedstawiano. I tak, lecimy ze stage'em 7. Tutaj nie będzie problematycznych poziomów, pewnie zaraz pożałuję, że to powiedziałem, ale raczej po prostu zwyczajnie nie powinno. I za pokonanie Ra dostajemy trzeci super power up, który jako, że to jest Bóg Słońca, możecie się domyślić, chociaż nie jest to najbardziej oczywista rzecz na świecie, że tak jak mieliśmy nieskończone fireballe i nieskończone pioruny wcześniej, tak Ra, czyli Bóg Słońca, daje nam nieskończony laser. Jest to laser trochę w znerfionej wersji, więc nie jest to power-up, na którym jakoś szczególnie mi zależy, ale postaram się chociaż raz go aktywować dla aspektu rozrywkowego. O, akurat pierwszy ładunek. Bardzo dobrze, jeszcze 5. Nie będzie problematycznych poziomów, powiedział Vortex i jest centymetry od śmierci. I tutaj, o, pierwszy kolor bomb, który złapałem na... Color Bomb może występować w każdym kolorze i on po prostu likwiduje wszystkie kulki tego koloru znajdujące się obecnie na ekranie. Też logicznie bardzo z nazwą. Większość power-upów jest strasznie self-explanatory, w sensie samowytłumaczalna i nie trzeba nad tym szczególnie myśleć. Jeśli chodzi o power-upy, których nie ma na trybie Elite, bo ostatnio się tego dowiedziałem, jak musiałem specjalnie przygotować save'a pod tego rana,
to jest, że istnieje taki power-up, który występował we wcześniejszych grach i tutaj też. Jest to pod taki, się nazywa Sphere Matcher, który, highlighter chyba, o, który podświetla nam po prostu najbardziej optymalne, znaczy najbardziej optymalne, podświetla nam wszystkie możliwości wystrzelenia obecnie trzymanej kulki, ale nie, fajne kolory dostaje, nie mam gdzie tego strzelać. Podświetla nam wszystkie możliwości wystrzelenia tej kulki, którą obecnie posiadamy. Tymczasem siódmy Faraon Challenge, powiedziałbym, że zakończony, ale w zasadzie tylko nie zakończyliśmy, także przegrany. I tu się zaczyna pierwszy poziom, w którym bardzo szybko wychodzą jeden za drugim lane, praktycznie jeszcze zanim mogłem w ogóle zareagować na sytuację na ekranie, już miałem na ekranie 3, także tutaj po prostu to wszystko się połączy. Jak możecie się domyślać, środek tej planszy jest bardzo fajnym miejscem na strzelanie fireballi. To jest jedna z tych sytuacji, kiedy wydaje mi się, że bardziej optymalnie jest strzelać właśnie wszystkim całym AOE, czy wszystkimi obszarowymi umiejętnościami w sam środek planszy, niż starać się wytargetować pojedyncze, samotne kulki. Samotne kulki w twojej okolicy, o Boże. O, mamy stopa, który kompletnie nic mi nie dał, bo nie mam w co strzelać. To jest też jeden z problemów, że zdarzają się takie sytuacje, że chwilowo nie jesteśmy w stanie znaleźć żadnego celu. I wtedy trzeba podjąć decyzję, czy czekać, czy strzelać w otchłań, żeby dostać inny kolor. I to może wiązać się z tym, że na przykład stracimy combo, przez co dostaniemy jednego power-upa mniej, dlatego czasami lepiej poczekać, a czasami nie. Generalnie bardzo dużo rzeczy w tej grze robię bezmyślnie i przez to prawdopodobnie optymalnie, ale myślę, że jeśli chodzi o próbę zoptymalizowania, jak przechodzić tą grę, to jest dużo rzeczy, które można zrobić i dużo rzeczy, które... nie wiadomo. Okej, i następny bardzo szybki, bardzo szybko wychodzący poziom. Tak, Riddle of the Sphinx, poziom w kształcie Sphinxa, tutaj ten kształt Sphinxa troszkę zanikł. Ale myślę, że jakby się uprzeć, to go widać. O, jest stop. No i tak jak mówiłem, awersja do stopu jest tylko na... jest tylko na początkowych poziomach i tylko na poziomie easy. No bo to jakby łapanie go spowalnia nam przejście poziomu. No i tutaj jakby ilość wybuchów i... O! O, pięknie, dobra, całkiem szybko. Całkiem szybko poszło. Ilość wybuchów po prostu jakby pomaga nam to czyścić w miarę szybko. Ja muszę przestać łapać te skarby, bo naprawdę, aż sobie... Okej, mam dopiero 22, to się nie zda. Odblokowaliśmy w tej chwili power-up Smart Bomb, o którego istnieniu ja nie wiedziałem aż do teraz, jak nie zacząłem na nowo tego ranować przed eventem. Z jakiegoś powodu nigdy, jak przechodziłem, go nie dostałem. Mam nadzieję, że zobaczycie, jak on wygląda. Chociaż raz, jest on co najmniej ciekawy. Ponieważ jest to samonamierzalna bomba, jest to jeden z power-upów, który nie mam pojęcia, jak działa, ale są wybuchy, więc chyba jest szybko. To jest mniej więcej rzecz, którą z tego wyciągam. Dobrze, że potrafię rozróżnić żółty od pomarańczowego. To jest oczywiście też jedna z trudniejszych rzeczy do wykonania w tej grze, kiedy próbujemy ją grać. I nawet nie jeśli próbujemy ją grać szybko, bo mimo wszystko to, jak ja przechodzę wtedy teraz Elite i jak widzicie, ciągle czasami nie daję rady przejść tych poziomów, to jest i tak mniej więcej oczekiwany poziom, na którym gra chce, na którym gra wymaga od nas, żebyśmy grali. Także minus te wszystkie optymalizacje, które gdzieś tam sobie od czasu do czasu wykonuję, macie inkarnację Ra. No ten laser jest taki dużo słabszy niż ten normalny laser. Ale przynajmniej ładnie wygląda nasz strzelacz podczas tego. Okej, to był level 7-5 i mamy teraz mecha Isis, bogini Isis, czyli taka wszechmatka, uznawana generalnie patronka kobiet w Egipcie. I ona strasznie się denerwuje. My się postaramy, żeby ona się nie denerwowała, ale ona się strasznie denerwuje. Jak żyłka jej pójdzie normalnie, się będzie tak wkurzać.
i ma strasznie szybki atak. Generalnie, żeby przerwać ten atak, to trzeba się spiąć strasznie i mieć po prostu troszkę szczęścia, ponieważ przez to, że ten boss się buja po każdym strzale, strasznie ciężko jest przerwać ten atak. Nie, słuchaj, Isis, nie denerwuj się tak, bo ci żyłka pójdzie. Naprawdę. No, gościu, no i widzicie, co sobie zrobiła krzywdę. Nie denerwujcie się, bo częste mycie skraca życie. Chwila. Jakoś było też... człowiek jest jak mydło. Im bardziej się pieni, tym krócej jest na świecie. Może tak. No i widzicie. Demyc. I mamy. To była Isis. Ona się strasznie szybko enrage'uje i przez to jakby wykonuje parę szybkich ataków i spada. Isis generalnie, tak jeszcze lorowo dodam, że była mniejszą boginią, ale ona z czasem jakby jej kult, w trakcie jakby z czasem rozwoju religii, on jakby rósł i ona ewoluowała do takiego stopnia, jej postać w cudzysłowie, że jakby ona była uznawana za jakby, że ona kontrolowała cały los wszechświata. Aż do tego stopnia ją uznawali za ważną. Dajcie mi tutaj jakiś inny kolor. Okej, nie zdążyłem, super. Bo te kapliczki, tak odkąd mamy więcej niż jedną możliwą, one zmieniają kolor co chwilę, pewnie mogliście to zauważyć. Ale jeśli nie, to zwracam uwagę teraz. Strasznie niefajne kolory mi się tu pogenerowały. Jakbym miał pomarudzić. No, a co dostaliśmy za pokonanie Isis? Ponieważ na pewno też coś dostaliśmy. No, dostaliśmy kolejny power-up, który nie mam pojęcia jak działa, ale są wybuchy, więc pewnie jest szybki. Jest to Chain Lightning, który wystrzeliwuje w jakieś miejsce i on się w jakieś miejsce odbija. Jest to naprawdę, to jest najlepszy opis tego power-upa, jaki jestem w stanie udzielić, bo to jest dosłownie to, co dzieje się na ekranie, kiedy się go użyje. Zielony color bomb, bardzo fajnie. Niebieski color bomb, bardzo fajnie. To jest jeden z tych przypadków, kiedy power-upy naprawdę robią poziom. Generalnie po takich wybuchach bardzo daleko poza ekran może się cofnąć nawet linia kulek wskutek tych odrzutów, które otrzymuje. Więc czasami właśnie po takiej serii chainów możemy na przykład sobie wyjść, zaparzyć herbatę, wrócić i akurat żuczek z pociągiem kulek wyjedzie z powrotem na ekran. Ostatni Faraon Challenge, oczywiście też kolejne 2 minuty, które normalnie byśmy stracili. Łącznie gdybyśmy faktycznie mieli je wszystkie grać, to jest to time loss jakiś właśnie... No myślę, że około 15 minut, tak, bo to są zazwyczaj 2 razy 8, no to 16, no to nawet więcej niż 15 minut. I tutaj mogę zhighlightować lekko, albo nie, jeden z elementów optymalizacyjnych tych poziomów, czyli strzelanie zawsze do najniższego punktu na planszy. Ponieważ możemy wystrzelić następną kulkę dopiero, kiedy następna albo doleci, albo zniknie z ekranu. Przez co, jeśli strzelamy do najniższego punktu, na ekranie, to mamy najszybszy reload i możemy po prostu spamować przyciskiem. Niestety nie możemy całkiem spamować, ponieważ musimy jednak starać się popełniać błędy na tych poziomach. Ale tak to wygląda, żeby to robić optymalnie. Czysto teoretycznie w ten sposób jesteśmy w stanie to robić najszybciej. Ja tymczasem mam kolejny poziom, gdzie wylatuje strasznie dużo małych, wkurzających pociągów czteroelementowych, kulkowych. A w tym czasie oddaję głos do studia. Ja chciałbym przypomnieć o bardzo zatrważającej rywalizacji, która się aktualnie odbywa w naszych licytacjach. Między innymi w 20XX, wybór postaci, którego run odbędzie się za około 10 godzin. Aktualnie prowadzi Ace Gameplay Zero z kwotą 433 zł, a na drugim miejscu jest Nina z kwotą 392 zł, ale możecie bardzo szybko ten wynik obrócić o 180 stopni. Podobnie jest z wyborem piosenki śpiewanej na zakończenie. Na ten moment, po poprzednich donacjach, wygrywa Initial D Deja Vu z prowadzeniem tylko jednego grosza od El Chombo Shakaron. Także jeżeli chcecie usłyszeć El Chombo na sam koniec, to musicie w jakiś sposób Initiala prześcignąć na prostej. Dobre. Nawet ci się udał ten żarcik. Okej, dzięki Mikey. I mamy teraz poziom 8.4, który niestety nie zdążyłem tego zhighlightować, bo skończyłem go troszkę za szybko. Ale quirk tego poziomu polega na tym, że jest na nim tylko jeden pociąg kulek.
Także od samego początku do samego końca niszczymy ten sam jeden pociąg, co ułatwia nam omijanie skarbów, bo nie generują się w zasadzie żadne. O, jeszcze laser na końcu, świetnie. Poszedł on zaskakująco szybko. Generalnie uznawałem ten poziom przez bardzo długi czas jako drugi najtrudniejszy w grze, ale jakby przekonałem się ostatnio, że on wcale nie jest taki zły, wystarczy dobrze grać, lol. Okej, 8-5, czyli ostatni już poziom typu dwulejnowy. Widzę, że czas mamy 1-0-3, także rekord świata to nie będzie, ale i tak całkiem niezły pace, jakby zmieścimy się w estimecie, więc wszystko jest idealnie. Jakby biorąc pod uwagę, że zginąłem aż dwa razy, to i tak jakby mogę być z tego wyniku zadowolony. Także jest to ostatni już poziom właśnie taki z dwoma lane'ami. Tu będzie już najwięcej wybuchów, to tyle wybuchów, co tutaj to jeszcze nie było. Szczególnie jeśli dostaniemy jeszcze jakiś smart bomb na ekran, czy chain lightning. Mam nadzieję, że dostaniemy jeszcze te brakujące power upy, które się nie pojawiły w trakcie rana, żeby faktycznie pokazać wam w miarę wszystko, co gra ma do zaoferowania. Ponieważ nie zobaczycie... O, chain lightning! Nie wiem, co się stało. Także to jeden. Jeszcze musimy zobaczyć smart bomb po laser, którego nie złapałem. To było celowo, żeby dać więcej szans na pojawienie się smart bomba. Smart bomb jest taki smart, że wie, żeby się nie pojawiać. Jeszcze wracając do rzeczy, których nie pokazałem w trakcie tego rana, a które powiedziałem, że pokażę, że wszystko z gra ma do zaoferowania, to nie jest do końca prawda. Generalnie te poziomy, które ja celowo przegrywam, to nie jest tak, że one tylko tracą czas przez to, że są poziomami, na których trzeba przesiedzieć 2 minuty i przeżyć. Problem jest jeszcze dodatkowy taki, że... Fajna różowa kulka. Problem jest dodatkowy taki, że te poziomy odblokowują... Przejście każdego takiego poziomu odblokowuje poziom sekretny. Nie, chwila. Bonusowy? Bonusowy. Tak, ten odblokuje bonusowy, sekretny jest za skarby. I ten sekretny, ten bonusowy poziom właśnie zazwyczaj polega na tym, że dostajemy jeden power-up i strzelamy cały czas tym jednym power-upem. One trwają tam jakieś 30 sekund, no ale po każdym takim przeszedniętym challenge'u czasowym dostajemy właśnie taki level bonusowy jeszcze dodatkowo. I jak mogliście się pewnie domyślić, bo starałem się wymienić tylko imiona bossów, imiona bogów, którzy są relevant dla historii, ostatnim bossem jest Set, który jest takim trochę złolem. No, w końcu zabił Ozyrysa po to, żeby przejąć tron Egiptu. Set ma aż 6 spinnerów, też atakuje bardzo szybko. Także łączy elementy wszystkich poprzednich bossów, ale idzie mi na razie zaskakująco szybko. Zostało mu już tylko 6... tylko 4 kulki już. Okej, tam to weszło. I za chwilę będziemy mieli czas. Czas jest wtedy, kiedy trafię mu już w głowę po zniszczeniu ostatniego... Może nie będę krakał. Poczekamy na spokojnie. Tu strzał. Okej, będę strzelał w głowę zaraz, jak tylko będę miał czysty strzał. I czas! Także to był Luxor Evolved, jeszcze pogadam trochę na napisach końcowych, które też są bardzo fajne do zobaczenia. A nie, jeszcze jest taka mini kasynka, podczas której mogę opowiedzieć trochę o secie. To jest taki reboot, wiadomo, gra ogólnie strasznie swoim vibe'em i neonowością nawiązuje do ery arcade i taki właśnie stara się być bardzo oldschoolowa, także mamy teraz sekwencję reboota, bo niespodziewany event się wydarzył, czyli pokonaliśmy seta. O secie co jeszcze można powiedzieć, to jest, że no był bogiem podziemia i to nie jest tak, że on był tylko zły, bo on na przykład pomagał, kiedy Ra był, Bóg Ra, był sobie tam w zaświatach i przenosił tamtędy słońce, to Ra na przykład bronił go przed takim wielkim wążem, który tam żyje, nazywa się bodajże Apophis, ten wąż. Boot up, success. I teraz mamy napisy końcowe, które są bardzo fajne, ponieważ w trakcie napisów końcowych też możemy sobie jeszcze dalej grać. I gdybyśmy w tym momencie po pokonaniu seta po prostu przeszli do menu głównego, to gra pokazywałaby, że skończyliśmy tylko 99%, a to jest taki mini bonus. Także po prostu, żeby szybciej skończyć kredyty w tej grze, trzeba szybko przejść kolejne poziomy. Studio, które stworzyło, jakby ja dziękuję i ja uwielbiam tą serię gier, studio Paplanina, czyli Mambo Jumbo, nie wydało nic z tego, co wiem, od Luxora Evolved. I szkoda. Ja czekam na drugą część.
A wy mam nadzieję, że czekacie na dalszą część eventu, bo to był Luxor Evolved i to wszystko, co dla was mam. Oglądajcie dalej, wpłacajcie dalej i ja jeszcze będę na jednym ranie, także to ode mnie tyle i cześć. Osiem.
8-0-1. Jesteśmy tu, żeby ci pomóc. Musisz tylko wybrać numer. Antydepresyjny telefon zaufania. Czekadzik to ten w okularach. Moment. Taka, o co chodzi. Do widzenia. Ocean steadies the flow.